Cześć, witajcie. Dzisiaj nagram odcinek na temat modów, które ja używam. Nagrywam ten odcinek po pierwsze bez przygotowania, będzie to w ogóle bardzo słychać. Drugie to nagrywam go, ponieważ bardzo dużo osób się mnie pyta, jakie mody ja używam i tak dalej. A pytają się o moda na przykład, bo dużo razy miałem taką sytuację, pytają się o moda, ja się pytam na co. On mi pisze na wszystko, albo w ogóle nie odpisuje, nie? No, jeśli czegoś szukacie, uderzajcie od razu lepiej wprost, będzie mi łatwiej po prostu podać moda, ale nie będę już przedłużał, zaczniemy sobie od tego, jakie modziki mam w swoim ETS-ie. I oczywiście linki do modów, które mam, znajdziecie w opisie filmu, ale tylko na te, które mam z neta, na te ze Steama. Będzie trzeba po prostu sobie wklepać nazwę, nie? No chyba, że będę na tyle zawzięty, że napiszę wam nazwy tych wszystkich modów, które są tutaj użyte. Ale nie wiem, bo kurde, trochę zalatany jest ten film też tak nagrywany, taki w biegu. Tak więc zacznijmy sobie od promoca. Ważną rzeczą właśnie jest to, że mam promoca. Żeby mieć promoca, musicie mieć wszystkie DLC mapowe. Bo bez tego to... Nie ma po co zaczynać nawet. Następnym DLC-kiem, następną modyfikacją, którą używam, jest Poland Rebuilding. Jest to nakładka na promoca, która wzbogaca nam jakby Polskę. Ulepsza jakby o wiele przyjemniej się po tej Polsce jeździ, nie? A tego modzika to w sumie mogę to wywalić, bo nie używam moda na skanie Nextgena, ale dodam sobie to do odcinka. Jednym fajnym też modem na skanie jest skania Nextgen. Bardzo fajny modzik, osobiście polecam, trochę na nim przejeździłem. Ma takie coś na przykład jak... Dźwig! Kabin akcesoria jest DLC, możecie sobie pobrać modzika, dzięki któremu właśnie będziecie mieli to i jeszcze na HS Schoch, czy jakby to po niemiecku zaakcentować Schoch, czy jakoś tak. A i jeszcze warto zaznaczyć, że wszystkie modyfikacje, które ja używam, są na wersję gry 1.45, a gram na tej wersji gry, ponieważ nie ma jeszcze Poland Rebuilding na tą wersję gry, ani reworku Litwy, który się tu pojawi. Tak więc, następną modyfikacją, którą używam, jest Realistic Short Sound When Refueling. Tak to się prezentuje ten modzik, wyświetlę wam go na Steamie. Dodaję wam dźwięk jakiś tam bardziej realistyczny podczas tankowania, szczerze nie rozmaica jakoś bardzo dużo gry, ja sobie go pobrałem, bo nie mam co robić. No. Następnym modzikiem, którego w sumie nie używam, ale jest, jest Kron Europak. On dodaje malowanka różnych firm europejskich do naczepy Kron. Jest to bardzo spoko modzik, jeśli ktoś sobie chce polatać takim czymś, to jak najbardziej polecam. I to tyle. Jest on w ogóle, większość modyfikacji z Steam, które wam dzisiaj pokażę, są to modyfikacje kompatybilne już z wersją 1.46, tak więc bez obaw. Następną modyfikacją, która jest chyba z internetu, jest to Daniel's Random Event Mod. Jest to modyfikacja, która dodaje różne zdarzenia drogowe, bardziej realistyczne, o wiele lepiej jakby to się bardziej urozmaica grę. Ponad 250 nowych randomowych eventów, które pojawią się na drodze. Naprawdę jest tego ogromnie dużo. Ogromnie dużo czy ogromnie dużo? No, cała rzesza jest tych modów, tak naprawdę można to nazwać. Następnym modem jest HM Immersive Symbols Extreme. To jest taki modzik, że zamiast, jak macie na przykład tą emotkę, jak zajeżdżacie na bramki, to lata wam taka białe takie, kurcze, jakby to wytłumaczyć. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Chodzi o to, że po prostu zamiast jakby tych latających emotek albo przy cofaniu, zamiast tego białego, podświetlanego dookoła, pod rampą macie na przykład, nie wiem, no albo zamiast, generalnie zazwyczaj jest ta studzienka, ale jeśli chodzi o cofanie do tyłu, pod rampę, na przykład przy rozładunkach, to się pojawiają takie pachołki. Chodzi o to, że po prostu
Kurczę, ja i moje tłumaczenie. No dodaję to realizmu. Jak pobierzecie, to zobaczycie. Na pewno po prostu dodaje to większego realizmu do gierki, tak więc jeśli ktoś lubi realizm gierki, to polecam. Następny modzik to Weekly Fuel Prices. Dodaje on aktualne ceny paliw, które mamy na świecie. Jak widać, ostatnia aktualizacja 19 listopada, czyli przedwczoraj, bo nagrywam to 21. No i w sumie nie ma się co rozgadywać nad tym modem, dodaję wam realistyczne ceny paliw, co jest bardzo spoko, jak najbardziej to propsuję. Następny mod to jest True Mirror FOV for ETS 2 na wersję gry 1.45. Jest to dla mnie no po prostu rzecz, którą ja muszę mieć podczas rozgrywki w ETS-ie, ponieważ ja kocham realistyczny gameplay. Dodaje on realistyczny widok w lusterkach. Dla mnie jest to super. Tutaj macie porównanie, jak to wygląda wcześniej, a jak to wygląda później. No jest super, mi się to mega podoba. Co jest problem tylko z renówką Range T, ponieważ jakby ona trochę bardziej odstaje to lusterko, że nie widzisz jakby w tym głównym lusterku swojej ciężarówki, ale ja jeździłem dużo Range T, nie przeszkadza mi to specjalnie, tak więc da się normalnie z tym jeździć. Następna modyfikacja to Kugel Cargo, jest to modzik na naczepkę, który jest kompatybilny jak najbardziej z wersją 1.45 i 1.46. Jest to bardzo fajny mod na naczepę, który jest dostępny na workshopie, jak najbardziej polecany przeze mnie. Trochę miałem tą naczepę, trochę nią jeździłem, ma kilka fajnych malowań. No po prostu no fajny modzik na naczepę, rzadko się takie coś zdarza na workshopie. Następny modzik, chociaż nie wiem czy on jest kompatybilny z tym wcześniej, chociaż mi jakoś działa, to jest Soundfixes Pack V22.98. Jeśli ktoś jest bardziej obeznany w modach ode mnie, to pewnie mnie zaraz skatuje za to, że używam dwa mody na dźwięk, ale no nie wiem, no po prostu no tak jest, nie? No, Soundfixes Pack, on dodaje wam bardzo dużo jakby no urozmaica, te dźwięki są jakby o wiele lepsze, nie? No po prostu dodaje dźwięki, albo naprawia dźwięki. Bardzo spoko, jak najbardziej polecam modzik. Tak wygląda tutaj na workshopie. Jak mówiłem, nie przygotowałem się na nagranie odcinka i się okazało, że ja tutaj mam bardzo syf. Mam tutaj sound mody na wycieraczki, na pociąg, na hamulec powietrzny, na drogi i tak dalej, ale to jest chyba się wszystko znajduje w ten Sound Fixes. Nie wiem, ja używam to wszystko na raz, wszystko jakoś działa, ja nie narzekam. Na filmach nawet widać, że to spoko wszystko działa. Jeśli chcecie, tutaj macie, na filmie sobie zatrzymajcie, wszystko jest na workshopie. Następny modzik to Interior Lights and Emblems. Jest to modzik z workshopa, który jest bardzo fajny. On dodaje wam na podszybie albo z tyłu tutaj nad łóżkiem mega dużo fajnych takich światełek. To nie są światełka, to są takie podświetlane te. Używam, jak najbardziej spoko i polecam modzik. Następny modzik to Actual Day and Nighttime. On po prostu, nie będę się tu rozgadywał, bo nie ma co, po prostu teraz na przykład mamy zimę i tam o godzinie 16.30 robi się ciemno, to w grze też o godzinie 16.30 się robi ciemno. Na przykład on jest aktualizowany tak naprawdę ciągle, żeby to jak najbardziej oddawało realizm. W zimę będzie się szybciej robiło ciemno i latem będzie się szybciej robiło ciemno. I mówię, nie trzeba się nic martwić, ja z tego moda używam z 2 lata, jak nie lepiej. On jest ciągle aktualizowany, tutaj twórca o niego dba. Dla mnie jak najbardziej do polecenia. Ten modzik niepotrzebny, jeśli ktoś lubi malowania, to on jest na workshopie, nie będę tutaj przedłużał. Zatrzymajcie sobie filmik i zobaczcie. Tutaj wpiszcie sobie, wklepcie w ten wyszukiwarkę na workshopie, bo on jest. Następny modzik to Realistic Headlights. Na workshopie też znajdziecie tego moda. Dodaje bardziej realistyczne jakby światła, które... No po prostu bardziej realistyczne światła, nie? Działa na 1.45. Ja używam... Gdyby nie działał na 1.45, to bym nie używał oczywiście. O, tutaj ktoś pisze, że it's working, but I see red squares on some lights. Tak więc jakieś błędy są, bo jak widać modzik zaniedbany. Od 2 lat zaraz nie będzie aktualizacji, od 1,5 roku nie ma aktualizacji. Ale działa jak najbardziej.
To jest kolejny modzik na malowanie, który wam pokażę, bo nie było jakby na zdjęciu. Malowanie wygląda tak, jeździłem z tym malowaniem dosyć długi czas na początku. Generalnie modzik polecam, ale nie jest to jakiś obowiązkowy mod. Po prostu został u mnie włączony, bo... No bo został, nie? Nie wyłączałem go jakoś. I tak został sobie. No, i tak wygląda. Następny modzik to są mody z workshopa. Boże! To są mody z internetu już akurat. JJ Addon i JJ Addon 381 i 383. Kolejne mody, które po prostu dla mnie są obowiązkowe w ETS 2. Dodają one multum różnych akcesorii do wnętrz, tak dalej. Te wszystkie pierdoły na dashboardzie, to wszystko co u mnie widzicie, to są z tego moda właśnie. Tutaj może jak jest dobra, wystarczająco rozdzielczość, to widzicie. No on multum dodaje. Co najlepsze, modzik jest polski. Tutaj pisze niby, że działa na że jest na wersję 1.25, ale jak najbardziej działa na wersję 1.45 i 1.46 i na każde kolejne też będzie działo. Tak więc mówię, dla mnie jest to mod kolejny obowiązkowy. Kolejny mod dźwiękowy, a nie, to nie jest mod dźwiękowy, ale od razu mówię, że jeśli używacie tego moda, to nie polecam używać moda na śnieg, w sensie moda zimowego, dlatego jeśli macie mod zimowy, to polecam wyłączyć. To jest w ogóle dokładka do Cold Rainu i Cold Rain to jest... A, Boże, nie powiedziałem co ten mod dodaje. To jest nakładka do Cold Rainu, dodatek taki, który zwiększa jakby intensywność tych kropelek na szybie. Tak więc, no, dodaje realizmu. Cold Rain to jest... Dodaje bardziej realistyczny, z tego co pamiętam, dodaje bardziej realistyczny deszcz. Jest do F-moda, dodaje pewnie dźwięki jakieś fajne. Następny modzik to Science on Your Track and Trailer. To jest modzik z workshopa, który ja używam i on też kolejna modyfikacja, która jest, no, obowiązkowo. Musisz to mieć, jeśli chcesz, żeby twoja gra była realistyczna, musisz mieć tego moda. On dodaje naklejki na Anglię, naklejki na Francję, naklejki na Niemcy, wszystkie ADR-y, wszystkie pierdoły. Boże, ile tego jest, naprawdę jest tego masa. Po prostu te wszystkie naklejki na Austrię i tak dalej, wszystko co mnie widzicie na ciężarówkach, to są z tego moda. Tak więc jak najbardziej musicie go mieć, jeśli chcecie, żeby gra była realistyczna. A tutaj dużo będę podkreślał, to jeśli chcecie, żeby gra była realistyczna, bo ja gram, właśnie mówię, uwielbiam realistyczną grę. Tak więc po prostu te mody są stricte pod realną grę wybierane. Następny modzik nie jest z workshopa, jest z neta. Jest to Interior Addons od Woliego. To dodaje też trochę do wnętrza takich fajnych rzeczy, które jak najbardziej polecam. No co, no też chyba na jakimś filmie było tam pokazane. Na pewno jest to modzik nie o tyle co gorszy, bo faktycznie to co dodaje też jest naprawdę spoko, ale jest po prostu tego mniej niż na przykład w JJ Addon. Ale jak najbardziej polecam modzika. Następny modzik, kolejny modzik z neta, Track Traffic Pack by Yazykat. Jest to modzik, który dodaje różne inne ciężarówki, po prostu ten ruch ciężarówek. Nie zmienia się jego częstotliwość, ale zmienia się wygląd trafiku, jest on bardziej realistyczny. Następny modzik to Real Trailers Tires Mod, modzik z workshopa. Dodaje realistyczne opony do przyczep, do naczep w twoim zestawie. Real Tires Mod to jest modzik na opony w twojej ciężarówce, który właśnie, no, dodaje dużo opon. Jak najbardziej polecam tego moda, ponieważ on ma moda, on ma opony do loadeka, on dodaje zimówki, on dodaje, no, multum rzeczy. Jeśli chcecie, żebym nagrał jakiś odcinek o poszczególnym modzie, piszcie w komentarzach. Najbardziej łapkowane mody będę przypinał i nagram o nim odcinek osobny. Jeszcze chciałbym dodać, że jeśli będziecie mieli problem z zainstalowaniem tego moda, jeśli wbijemy pod tym filmem 15 łapek, to nagrywam film, jak zainstalować mody z neta do ETS2. Następny modzik to jest Sam's Real Curtains. On dodaje takie jakby brudne... One nie są czyste, te naczepy, nie? On dodaje brudne takie właśnie naczepy. On jest niby przestarzały, ten modzik, ale mi działa jak najbardziej i jest spoko, nie? Tak więc
jest git. Jak widać, modzik ma nawet 4 gwiazdki. Szczerze powiem wam, tyle lat jestem na Steamie i nawet nie wiedziałem, że te mody mają gwiazdki, nie? Dobra, następny modzik, Wielton Trailer Pack. I z tego co pamiętam, tak, modzik z workshopa. Niby też przestarzały, ale działa dobrze. Tutaj dużo modów jest niby przestarzałych, ale działają dobrze, tak więc tutaj naprawdę na datę nie patrzeć, nie? No nie ma co się zepsuć, nie? A, tutaj ludzie mówią, że się odbija tutaj. No, a to jest problem generalnie te WTS-ie, że od naczep się odbija światło, to nie jest fajne akurat. Lecimy dalej. Następny modzik i to jest malowanko. To pominę, to jest na workshopie, ale to pominę, bo no mówię, nie jest to jakieś ważne. Następny modzik, te wszystkie trzy to są do jednego modzika. To jest Motorcycle Traffic Pack od Jazykata. I on dodaje jakby motocykle w ruchu drogowym. Akurat ja sobie wgrałem modzik na zimę, tak więc motocykle wydupcają na okres zimowy. Ale jeśli ktoś na przykład nie gra se na zimie, bo nie wiem, nie lubi, to polecam modzik, bardzo spoko. Kiedyś miałem taką sytuację, że mi się motocyklista w martwej strefie schował i się trochę przestraszyłem. No, kolejny modzik od Jazykata, jest to AI Traffic Pack od Jazykata. No, mod genialny. On dodaje chyba około 500 modeli samochodów, które jeżdżą po... No, trafik jest mega realistyczny, nie? Jakby, no, dosłownie jeżdżą ci samochody, które jeżdżą w prawdziwym życiu. To jest mega spoko. Kolejny modzik to jest Bus Traffic Pack od Jazykata. A, i te wszystkie od Jazykata nie są z workshopa, tylko z neta. Bus Traffic Pack, on dodaje autokary, nie? Tak więc nie masz tych zwykłych SOS-owskich, tylko masz też te od Jazykata. Tutaj jakiś widzę modzik zapomniany przeze mnie, bo nawet nie pamiętam tego moda. A, on dodaje różne takie rzeczy, takie pierdołki w sumie. No, spoko modzik, jeśli ktoś lubi dodawanie takich lampeczek, tak dalej, różnych takich pierdołek, to jak najbardziej polecam tego moda. I znowu widzę tutaj, że jest problem u mnie z modyfikacjami. Ajajaj, trzeba się było przygotować jednak. No dobra. Modzik na 3 razy bardziej jaśniejsze światła. Chyba jest realistyczny, nie wiem. Wyłączę go, bo już mam jeden modzik na światła, ale kurde, ja już nie pamiętam, jakie ja mam mody włączone. Dobra. Następny modzik to jest na te chlapacze. To jest na chlapacze w naczepie. On dodaje wam różne takie chlapacze. Na przykład Scani, Korony, Dafa, Renówki, Volvo. Spoko modzik, ja nie używam, aczkolwiek jest włączony, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Renault Ray... O Boże, czkawka. Renault Range T z Engine Sound. To jest modzik, który znajdziemy na internecie. Nie wiem, nie pamiętam, skąd go pobierałem, tak więc będzie ciężko mi znaleźć link do tego moda. Ale on dodaje realistyczny dźwięk silnika w Renault Range T. Następny modzik to jest Fliegel SDS. Jest to naczepka, modzik na naczepę, którą znajdziemy na workshopie. Modzik jak najbardziej na plus, ale jest jeden ogromny minus tego moda. Aczkolwiek, a nie, widzę, że ma tutaj naklejki na Francję. Ale po bokach jakoś nie widziałem, że miał naklejki na Francję, przez co trochę go u mnie eliminuje, bo ja lubię jeździć na zachód. Ale nieważne, generalnie modzik bardzo spoko, polecam go pobrać. Następny modzik, jest on chyba z neta, tak, miałem rację. Jest to dźwięk silnika, który słyszeliście w moim ostatnim filmie, Cold Start Mercedes MP4. Jest to właśnie modzik, który sprawia, że ten silnik brzmi tak fajnie. Bardzo realistyczny mod, jak najbardziej do polecenia. I tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie linki do wszystkich modyfikacji znajdziecie w opisie. Lecimy dalej. Street Lamps with Fog to jest modzik, który dodaje wam lampy z jakby taką mgłą, nie? Jakby jedziecie w nocy i jakby to była taka mgła, nie? Modzik na workshopie. I wygląda to tak. Jak dla mnie do polecenia. Polecam tego moda. Dobra, lecimy dalej. BC Talmo Pack to jest mod na wszelkiej maści lampki i inne pierdoły pokroju tego chopka z Michelina, którego możesz sobie dać na dach. Nie używam, bo nie lubię takich rzeczy, ale polecam moda. A czemu jest włączony? No jest włączony, bo prawdopodobnie kiedyś robiłem sobie jakąś ciężarówkę for fun, którą nawet nigdy nie pojadę, ale sobie ją zrobiłem, ładnie sobie wyglądała, zrobiłem zdjęcia i tyle.
Następny modzik jest to modzik z Neta. To jest remake Litwy, który na tym remake'u Litwy był nagrany najbardziej popularny film na moim kanale, Ciasne skrzyżowanie na Litwie. Na tym remake'u jest to nagrane, tak więc jeśli chcecie mieć takie skrzyżowanie jak ja, bo z tego co wiem, to na zwykłym promocie tego skrzyżowania nie ma. Tak więc, żeby mieć takie skrzyżowanie jak ja tam miałem, to ten modzik trzeba mieć. Jak najbardziej moda polecam, ale trzeba mieć mocny komputer, na przykład na moim, jak się jedzie przez Wilno, strasznie zacina. Po prostu, no, nie daje rady. Albo źle zoptymalizowane, albo nie wiem, no nie, ciężko było, nie? Następny modzik to przebudowa Paryża. Modzik z Neta, jak najbardziej na plus, chociaż jakość tekstur, jeśli jest się wymagającym, to nie polecam. Bo ja na przykład jestem taką osobą, która nie patrzy jakoś na tekstury, ja na przykład bardzo odpowiada mi grafika, która jest w ETS-ie, a nawet bardzo lubię grafikę, która jest w My Summer Car. Tak więc, no ja nigdy nie patrzę na grafikę, raczej bardziej patrzę na to, jaki jest gameplay, jaka jest sama gierka, nie? No, tak więc lecimy dalej. Jesteśmy już, widzę, w połowie. Chyba niektórych tutaj załamałem teraz, ale kurczę, powiem wam, tych modów jest okropnie dużo. Ja wam mogę coś pokazać. Patrzcie, ile tych modów jest. To są tylko mody z Neta. Następny modzik to jest BC Belka Accessory. Modzik z workshopa, jak najbardziej. Fajny modzik na pierdółki, które może sobie zamontować. Fajne zdjęcie. Fajne. Niektóre używam. Ale no mówię, no jeśli ktoś lubi robić właśnie takie Holland style albo coś tego typu, polecam jak najbardziej. Fajny modzik. Następny modzik to jest. To już tutaj są mody na wszelkiej maści. Klaksony, lampki, koguty. Przejadę teraz do góry i one są wszystkie tutaj. Tak więc jeśli ktoś chce, to niech zatrzyma sobie film po prostu. No i te mody po prostu dodają to, co widać na tych zdjęciach. Następny modzik, który aktualnie nie używam, ale w planach w przyszłości mam zamiar wziąć taką skanię. To jest modzik na skanie GR4 Series i Streamline. To jest bardzo fajna modyfikacja na skanie, która no robi robotę naprawdę, chociaż jest jeden minus, nie ma naklejek ani na Austrię, ani na Francję, ani na nic innego. Ale jeśli ktoś gra na fikcyjnej Polsce, jak najbardziej polecam. Super modyfikacja. Tylko no mówię, no jeśli ktoś jeździ międzynarodowo w ETS-ie, to ciężko, no bo... A jeśli ktoś jeździ realistycznie oczywiście, nie? Następny modzik to są kolejne Paint Jobsy z workshopa, które dodają wam takie oto firmy. Modzik jak najbardziej spoko, aczkolwiek ja z powodu, że ja jeżdżę, mam swoją firmę, to nie używam tego moda, ale może kiedyś zobaczycie takie malowanka u mnie. Lecimy dalej. Następny modzik to jest paint job do Fiata, tak Boże, co ja gadam, do DAFA. Jest to bardzo fajny mod na malowanko, jak widać, mi się mega podoba. No, nie ma się co rozgadywać. Dobra, następny modzik to jest jeden z modów, których używam w aktualnym Mercedesie, który był na moim ostatnim filmie. Jest to super modzik, który ulepsza Mercedesa MP4. Dodaje nam masę różnych rzeczy, które możemy sobie dać, które... No naprawdę, no to warto pobrać. Tutaj macie różne na przykład rodzaje nawigacji, jakie możecie mieć. Jak dla mnie, mega. Polecam jak najbardziej. I jakość wykonania moda jest po prostu perfekcyjna. Następny modzik to jest kolejny modzik używany w moim Mercedesie. Jest to modzik na dashboard, jakby ten inny. Czy jest realistyczny? No tak. Widziałem MP4 z takim dashboardem. Raczej nikt by nie robił wymyślonego dashboarda do Mercedesa MP4. Tak więc, tak jak mówiłem, taki modzik spoko. Następny mod, chyba, kurczę, każdy się o to pytał. Jaki mod używam na zawieszenie? Otóż, moi drodzy, używam tego moda. Realistic Track Physics Mod by FRK64. Jest to super modzik, który powoduje to, że kabina jest bardzo realistyczna i mod
godny polecenia. Ale jest jedno, ale nie działa na ciężarówki z modów, tak więc na moim nowym Mercedesie niestety nie działa. Na poprzednim DAF-ie jeszcze była taka sytuacja, że on był od Szumiego, a na Szumim to jakoś działa. Tak więc jeśli macie rework od Szumiego, to powinno wam zadziałać, gorzej jeśli macie loadeka. Ja nie miałem loadeka i działa, ale na loadeku już nie działa. Tak więc jest problem. Ale modzik jak najbardziej super, w DAF-ie było widać jak to zawieszenie działa. Kolejny modzik na światła, ale to jest dla AI chyba. No otóż nie. Ale z tego co wiem, to jest chyba lepszy modzik od tego co miałem wcześniej. Tak więc to też możecie pobrać. Ja mam włączone obydwa, bo jestem tu headem. Ale zaraz to naprawię. Czekajcie, idziemy naprawić to co jest błędne. Gdzie jest ten modzik na te świata? Gdzieś mi tu przeleciał chyba przed chwilą. Tak, tutaj jest. Dobra. Błędy naprawione. Modzik polecam. Następny modzik to jest mod z Neta na DAF-a właśnie od Szumiego. Jest to rework od Szumiego. Jak nie widać, tylko jak widać nie tylko od Szumiego, bo tam chyba z kolegami robił. Modzik bardzo fajny, dodaje mega dużo fajnych rzeczy do DAF-a, przez co no milej się gra w tą grę. Kolejny modzik, też od Szumiego, jest to Real Company logo. Dodaje nam po prostu realistyczne filmy, się nie ma co na tym co rozgadywać w sumie. Kolejny mod, super mod, ja go ostatnio sam odkryłem. Company Addon. On dodaje coś takiego, że w firmie, na firmach stoją ciężarówki i czasami jest tak ciasno. On na promocie ma czasami takie coś, że ciężarówka jest w ciężarówce. Ale no, jeśli będzie problem po prostu przyjechać, to wyłączasz tego moda i przejeżdżasz, wyjeżdżasz z firmy i wracasz z powrotem. Dla mnie jest to mod obowiązkowy, nie? Kolejny mod obowiązkowy. No, lecimy dalej. Następny modzik to jest mod na realistyczną ekonomię. Modzik bardzo spoko, dodaje nam realistyczną ekonomię. Następny mod aktualnie używana przeze mnie na Czepa Talson. Modzik z workshopa. Tak samo jak ten Real Economy, on też jest z workshopa. Akurat Company Addon jest z Nepa. Talson Trailer jest to modyfikacja, która dodaje nam naczepę, która jest bardzo fajna, ale jest to naczepa pod loadeka. Tak więc jeśli jeździmy zwykłą, to no niestety nie, jest to loadek. Tak więc ja mam loadeka, bardzo fajnie się jeździ, naczepka duża, to jest skrzynia akurat. No, jak najbardziej, polecam modzika, można jeździć na Francji na spokojnie, bo ma on naklejki na Francję. Tak więc luzik, arbuzik i lecimy dalej z modami. Tutaj Talson Skin Pack, on po prostu dodaje malowania do naczepy Talsona. No, polecam. Następny modzik to jest Mercedes Actros MP3 od Szumiego. Bardzo fajny mod. On dodaje to samo co przy DAF-ie, no bardzo dużo różnych rzeczy fajnych, które polecam, jak najbardziej tego moda. Następny mod to jest, kilka osób się mnie o to pytało, TomTom Go Navigation, to jest mod na promoc i on dodaje taką jakby... Na nawigacji, chyba. Na nawigacji dodaję takie tło. Weź mi to zabierz. No, u mnie na filmie to widać lepiej, tutaj rozdzielczość jest jaka jest, nie? No. Następny modzik czasami gryzie się z trafikami od Jazekata, tak więc czasami trzeba go wyłączyć. Jest to modzik Real Traffic Density. On daje nam realistyczną częstotliwość ruchu, tak więc w godzinach szczytu są korki, w nocy jest tych samochodów mniej i tak dalej. No jest masa tych pierdół. Następny modzik to jest Ford F-Max. Bardzo fajny mod, jak najbardziej polecam. Ma on bardzo dużo rzeczy, tych takich dodatków do siebie. Jest to mod na ciężarówkę Forda. Bardzo polecam, spoko modzik, ale trochę mało jakby opcji tuningowych, nie? Ale polecam, bardzo fajny. Następny mod to mod z workshopa, tak samo jak Ford. Ford jest też z workshopa, co jest bardzo spoko, bo nie musi z neta pobierać się męczyć czasami, nie? To jest malowanie Prestige do DAF-a 106, które wygląda bardzo ładnie i polecam tego modzika. Te modyfikacje tutaj to są loadeki, które znajdziecie u mnie w opisie filmu.
to dodaje to niższe zawieszenie po prostu. To jest, teraz następny mod to Kron Megaliner. To jest naczepa, która, no to jest podloadek, to jest naczepa do loadeka właśnie. Bardzo fajny modzik, aczkolwiek problem z jazdą na Francję, bo nie ma naklejek, ale jest bardzo fajny, polecam oglądać sobie filmy z tym modem właśnie, bo jest trochę tych filmów. Pomału zmierzamy do końca. Kolejny mod to Frosty. On dodaje zimę, ale ja mam jeszcze powgrywane dodatki takie jak Frosty Heavy Winter, dodaje mi to mocniejszą zimę, Frosty Physics, dodaje mi to, że drogi są śliskie, Frosty Wheels, dodaje mi to, że opony są brudne w śniegu i Frosty Clean Roads to jest to, że drogi są odśnieżone. Następny mod jest to mod prywatny niestety na rejestrację, którą mam w swoim Mercedesie, czyli go niestety nie dostaniecie. No i na ostatni modzik, Cecil Megapack, to jest chyba coś, co znają wszyscy. Najlepszy mod, jeden z lepszych modów z workshopa, wszyscy to mają, wszyscy to znają. Stary mod jak ta gra, tak więc chyba nie muszę się tutaj zbytnio rozczulać nad tym modem. Tak więc to by było chyba wszystko, co miałbym wam powiedzieć. Jeśli są jakieś pytanka, to zapraszam do komentarzy. A, i tam było widać mój profil na Steamie podczas filmu. No tak więc bardziej raczej wolę, żebyście pisali pod komentarzem, niż żebyście mi na Steamie spalili. Boże, zmęczony jestem, spamili. Tak więc dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Trochę chaotyczny, przepraszam was za to. Po prostu się nie przygotowałem do niego, bo mówię, nagrywane dzisiaj wszystko w biegu, tak dalej. Człowiek dopiero do domu wrócił, nie? No i to by było na tyle. Tak więc do zobaczenia się, trzymajcie się, miłej gry i siema.